Do Fortnite'a w końcu po prawie 20 godzinach został wprowadzony nowy sezon drugi, a wraz z tym otrzymaliśmy ogrom nowości na wyspie, takich jak nowe biomy, przedmioty i bossów. Mamy cały nowy karnet bojowy oraz nowe skiny, a w tym pojawiły się darmowe nagrody i fałdolce dla wszystkich graczy. Cześć wszystkim z tej strony, nie kto inny, kodmigao i witam Was na pierwszym filmie z nowego sezonu drugiego. Zanim jednak przejdziemy do tych informacji, to teraz na ekranie macie wszystkich zwycięzców. Ostatnich konkursów na karnety bojowe, ale spokojnie, bo dzięki temu, że tak chętnie wpisujecie kod kicia w sklepie, dzisiaj do wygrania macie prezent ze sklepu za 500V Dolców. Żeby wygrać, trzeba zostawić standardowo łapeczkę do góry pod tym filmem, suba z dzwonem na kanale i koniecznie kod kicia w sklepie, tak jak te kozaki w tle. A w komentarzu musicie podać ważnik z gry. A wyniki konkursu pojawią się na filmie jutro. A teraz przejdźmy już do filmu. No i tak, moi kochani, nowy sezon drugi obejmuje. Obecnego rozdziału w końcu i to dosłownie w końcu został wprowadzony do gry po dwóch aktualizacjach, i pierwsza z nich została dodana o godzinie 10 rano, a druga następnego dnia w okolicach 2-3 w nocy. Wraz z pojawieniem się tej ostatniej aktualizacji około 3 w nocy serwery powoli zaczęły działać, a pierwsze osoby zaczęły wchodzić już do Fortnite'a, a wraz z tym mogli zobaczyć pierwsze najważniejsze zmiany, a ja dzisiaj postaram wam się wszystkie je przedstawić. Na samym początku zaczniemy sobie, od zmian, które są na wyspie. I tak kochani, wraz z wydaniem nowego sezonu mogliśmy zobaczyć, że na wyspie pojawiły się dokładnie dwa nowe biomy, dokładnie tutaj, a wraz z tym otrzymaliśmy cztery nowe lokalizacje. Pierwsza z nich to góra Olimp znajdująca się w prawej dolnej części mapy, a zaraz obok niej pojawiła się druga miejscówka o nazwie Wojownicze Włości, a kolejne dwie lokalizacje pojawiły się na drugim terenie, który jest po lewej stronie u góry. To właśnie tam znajdziecie takie lokalizacje jak posem. Przejścia, które wyglądają mniej więcej tak, a druga lokalizacja to zaświaty i tak naprawdę były to jedyne zmiany w miejscówkach oraz mapie. Lecz poza tym, na samej wyspie pojawiło się ogrom rzeczy. Pierwsza z głównych nowości to nowe mityczne przedmioty, zdolności oraz bosowie. I tak, kochani, w tym sezonie otrzymaliśmy dokładnie czterech bossów na wyspie, i za zlikwidowanie każdego z nich jesteśmy w stanie otrzymać nowe mityczne przedmioty. Z przedmiotów, jakie są tam do zdobycia, to nowy DMR, nowa. Strzelba Cerbera, nowy mityczny PM oraz nowy mityczny karabin, a lokalizację tych przedmiotów macie zaznaczone teraz na ekranie, a poza samymi przedmiotami pojawiły się również nowe zdolności. Zdolności te jesteście w stanie zdobyć ze skrzynek na wyspie, luzem na ziemi lub z bossów, i obecnie na wyspie mamy tylko dwie zdolności, czyli skrzydła i kara pozwalające latać nam po całej wyspie oraz piorun zeusa, lecz poza tym pojawi się jeszcze jedna. Według informacji ze strony internetowej, Internetowej, w późniejszym etapie sezonu, mamy jeszcze otrzymać mityczną zdolność od Hadesa, czyli jego łańcuchy, których działanie mogliśmy zobaczyć na zwiastunie, i będzie to ostatnia zdolność, jaka trafi w tym sezonie na wyspę. W temacie przedmiotów, to poza tymi, które są nowe, otrzymaliśmy również stare przedmioty. I teraz w tle macie listę starych, i są tam m.in. wolna i szybka pompa, pistolet, snajperka, karabin Nemesis, oraz został jeszcze pistolet maszynowy. Kolejna zmiana na wyspie to nowe i gracze w tym sezonie otrzymają ich aż 4, a każdy z nich ma dawać nam inne efekty i mamy tam medalion syfonu, medalion walki, medalion szybkości oraz ostatni medalion, jakiego obecnie znamy, czyli zwinności. Każdy z nich daje nam inny efekt i przykładowo syfon daje leczenie po każdym fragu, walki daje nam większe obrażenia z broni dystansowej, szybkości daje większy bieg i skok podczas sprintu i zwinności, który ma zapewniać nam większą mobilność. Tak jeszcze dodam, że na wyspie pojawiły się zrzuty zaopatrzenia, specjalne bunkry z maszynami do modyfikacji broni. Starożytne slajdy zostały całkowicie odbudowane i wyglądają tak, oraz mamy nowe tak zwane tablice, gdzie możecie zwołać zrzut i szukać przeciwników. Z takich jeszcze można powiedzieć podstawowych zmian, jakie zaszły na wyspie, to otrzymaliśmy nowe dodatki do przedmiotów i możemy tam znaleźć nowy celownik termowizyjny, dający termowizję oraz nowy szybkościowy chwyt przedni. Teraz jednak przejdziemy sobie do tematu darmowych nagród, jakie pojawiły się wraz ze startem nowego sezonu. I pierwsza i tak naprawdę podstawowa nagroda, która jest zawsze na start sezonu to oczywiście parasolka za wygranie gry. Kolejne nagrody pojawiły się w zadaniach rankingowych i gracze w tym sezonie są w stanie zdobyć dokładnie te przedmioty widoczne tutaj, czyli plecaki kilof oraz pozostałe rzeczy i są one dostępne po wykonaniu zadań rankingowych, a wszystkie zadania jakie tam są macie widoczne teraz na ekranie. W temacie ranking. Rankingów. Dodam, że w trakcie tego sezonu pojawi się turniej o darmową parasolkę i będzie to turniej pucharu rankingowego, który jest chyba każdemu z Was bardzo dobrze znany, a jego daty rozpoczęcia macie widoczne na tej rozpisce tutaj. Jednakże spokojnie, bo zaraz po wejściu do gry w nowym sezonie niektóre osoby mogły zobaczyć, że otrzymały od Fortnite'a darmowe v I tak, gracze dostali 400 v za to, że ponownie niektóre płyty muzyczne zostały zmienione na ścieżki jamowe gracze, w zależności od tego, ile posiadali płyty, otrzymali po 200 v za jedną i razem były dwie takie płyty, a o całym temacie poinformowali nas likerzy, jeszcze w trakcie trwania aktualizacji i co ciekawe, prawdopodobnie dostaniecie również rekompensatę za tak dużą aktualizację. Tak więc nie zdziwcie się, jak wchodząc do gry w najbliższych godzinach, otrzymacie jakąś dodatkową nagrodę od Fortnite'a z powodu problemów, jakie były podczas aktualizacji, lecz temat ten nie jest jeszcze pewny, ale spokojnie, bo przed Nami kolejne darmowe nagrody. Poza tym już w najbliższych dniach powinniśmy otrzymać dwa darmowe skiny. I pierwszy z nich to darmowy skin za tryb rankingowy na wyścigach, gdzie za Golda 1 dostaniecie tego skina tutaj i nie ma go jeszcze, ponieważ ranga tam nie została jeszcze zresetowana. Drugi skin to ten widoczny teraz na ekranie i tego skina również podobno macie zdobyć za rankedy, ale na trybie budowania i bez budowania, lecz obecnie nie są one jeszcze dostępne, tak więc na szczegóły w tym temacie. Niestety musimy jeszcze poczekać. Ostatnie już nagrody, które znamy, to nagrody, które dopiero trafią do gry, ponieważ są to nagrody z okazji powrotu Midasa do Fortnite'a. I tak dla sprostowania, to tak kochani, do Fortnite'a w końcu po ponad kilku dobrych miesiącach powraca Midas. Według informacji z fabuły, Midas jest obecnie uwięziony w celi Hadesa i trafi do gry za kilka tygodni, a wraz z jego powrotem na wyspę trafi nowy boss z mitycznym przedmiotem. Nowy tryb podłoga to lava, a w tym dostaniecie zadania z nagrodami. Ze wstępnych informacji, darmowymi nagrodami, które będą w trybie z Midasem, to dokładnie te przedmioty tutaj. Jest tam dokładnie jeden plecak złotej róży, dodatkowa lotnia, kilo złotego rekina oraz do tego mamy trzy graffiti. Wszystkie z nich macie widoczne teraz na ekranie, tak więc te nagrody już niebawem będziecie mogli zdobyć na swoje konto. I są to tak naprawdę wszystkie obecne i tutaj podkreślam, obecne darmowe nagrody, jakie trafiły zaraz na start tego sezonu. Kolejne zmiany to oczywiście nowy karnet bojowy, którego mogliście już zobaczyć na wczorajszym filmie. I tutaj krótko, w samym karnecie macie 8 skinów i są tam takie skiny jak Cerber, Afrodyta, Poseidon, Meduza, Zeus, Artemida, Hades oraz kora w ukrytej jego części. W temacie rycerza Aresa to on pojawi się w nadchodzącej ekipie Fortnite na miesiąc kwiecień i będzie dla Was dostępny już od 1 kwietnia, tak więc wyczekujcie, a sam Ares jest już na wyspie i posiada swojego mityka. W temacie skinów dodam jeszcze, że albo już, albo dopiero na dniach do sklepu z przedmiotami trafią nowe pakiety startowe. I teraz w tle macie wszystkie z nich. Jest tutaj pakiet do trybu Lego, pakiet do ratowania świata oraz pakiet do trybu podstawowego. Te zmiany tutaj to wszystkie podstawowe zmiany, jakie trafiły w nowym sezonie. A poza tym mamy jeszcze ogrom wycieków, a wszystkie z nich będę przedstawiał wam na najbliższych filmach na kanale. Na sam koniec tego filmu pamiętajcie o tym, żeby zostawić pod nim do góry, o ile. W ogóle wam się spodobał, pamiętajcie o Subiku z dzwoneczkiem, to nie przegapijcie kolejnych tak kozackich filmów i liveów, no i nie zapomnijcie o kodziku kicia w sklepie, tak jak te kozaki tutaj. A my widzimy się już dzisiaj na live wieczorem i jutro na filmie rano. Yo!